ruszyła! Idzie znowu do Nadii. Idzie. A może w drugą stronę jeszcze sobie przejdzie, co? Świetnie! Jeszcze raz. Ale sobie ładnie radzi. Cześć! Witajcie na kanale MegaDyskord.pl. Ze mną są dzisiaj Nadia! Nadia i Nadia, czyli dwie Nadie. I z nami jest także Kotek! Dokładnie, jest to mała Bianka. Zaraz ją sobie wyciągniemy i sprawdzimy, co nie? Tak! Ona umie pobawić się z Bianką i jej kłębkiem wełny. Potrafi chodzić. Uwielbia, kiedy ją głaszczesz. Zareaguje, kiedy ją zawołasz. Bianka twoja słodziutki kiciuś, ale nie dotykaj jej łapki. Chodzi jak prawdziwy kotek. To zobaczcie, kto już jest z nami. Bianka! No pewnie. Ohoho. O, jak mruczy ze szczęścia. No to spójrzcie, zobaczymy, pogłaszczamy naszego kotka. Czy prawda? A teraz co zrobił? Nie wiem. Leży. Położył się. Może ma gilgotki? A ma? Chyba podobają mu się te gilgotki. Co? Oj. No. No dobra, postawimy naszą kicię, naszą Biankę. I teraz, a co się stanie, jak ją chwycimy za łapkę? No ona powinna. Co? Czekaj. O! Nie była uradowana, co? Bo koty nie lubią, jak się trzymają za Właśnie, łapkę. Kotki nie lubią, jak się je chwyta za łapki. Tak samo, jakby was tak ktoś chwytał. O, znowu tak syczy groźnie. Tak, to jest taka milutka, ale jak się ją chwyci za łapkę, to już niekoniecznie. To zawołajcie, kotka. Bianka! 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 I co, idzie? Bianka! Oj. Chyba zmęczona jest trochę, co? Z Bianka! 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 O, odwraca się w naszą stronę! Bianka! Nie chwytaj za nóżkę jej! Bianka! Bianka! Zawołaj jeszcze raz, Nadia! Bianka! 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 No chodź! Oj, coś nie idzie do nas! Pewnie jest zmęczona! Chodźcie, Bianka! Super! Przyszła do ciebie, widziałaś? Super, no jak ładnie przyszła, no! Ale z niej słodka kicia. Czekajcie, damy jej kłębek wełny, co? Bianka? Bianka! Bo jest zmęczona. No chodź, zobacz, tu jest twój kłębek wełny. Hmm? No chodź. O, ja tu jej robię, tak trafi. Bianka, no masz swoją wełnę. Tutaj, idzie nasza Bianka! Oj, nie uciekaj nam tak daleko! Bianka! To jest Bianciutek! Mhm, tutaj? No to chyba tą łapką trzeba. No to zrób jeszcze raz. Idzie. O, rzeczywiście! No proszę! Nadia już wam pokazała, jak działa nasza Bianka. Sama nie wiedziałam. Poczekaj. Dobra, jeszcze raz. Co zrobimy? No, niech przyjdzie ze swoją kulką. O, idzie! Super, nie? Pięknie! O, jak sobie spaceruje ładnie! Super! O, Bianka wstała. Jeszcze chce być głaskana chyba, co? Dobrze, się najmocniej pogłaszczę. No, pogłaszczemy ją jeszcze trochę. Bianka! O, może taki zrobimy masaż tutaj na głowie. Co? Zrobimy masaż? Może ona chce spać i tak zrobiła. O, może chce spać, rzeczywiście. O, jeszcze syczy, jak się ją chwyci mocniej za łapkę. O, przecież te kotki nie lubią. No nie lubią i dlatego Bianka syczy. Ale ogonek też ma taki puchaty, nie? Fajny? Fajny. Ależ ona rozgadana, ta nasza Bianka.
Tak jak twoje, właśnie. Widzicie, ona reaguje, jak się zawoła jej imię. Bianka! Będzie tak ruszać głową. Bianka! 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 No. Bianka, no co ty? A może rzeczywiście, może chce się pobawić, co? W tym odcinku poznaliście kogo? Biankę! Właśnie, naszą małą Biankę. Jak widzicie, potrafi już postawić swoje pierwsze kroki. Bawi się z tym kłębkiem wełny? Trochę się bawi. No, trochę się bawi, nie? Jest fajna i miękka. Właśnie, a lubi być głaskana? Nie, tylko nie lubi, jak się ją trzyma za łapkę. Dokładnie, no to trzeba uważać, więc pamiętajcie, jeśli będziecie mieli Biankę u siebie w domu. Jeśli Wam się spodobała, to zostawcie co? Kciukasy! Kciukasy, dokładnie. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Pa.